Gott finden, Gott glauben, Gott erfahren. Boga znaleźć, wierzyć w Boga i doświadczać Boga. Das ist das Thema von diesen zwei Tagen hier bei euch. Taki jest temat tych dwóch dni w tym miejscu. Heute haben wir das Thema ein Leben mit Gott Tag für Tag. Tematem dzisiejszego dnia jest życie z Bogiem dzień po dniu. Wir möchten zuerst in der ersten Stunde vorstellen, wer ist ein Christ, was ist ein Christ und was hat. W pierwszej godzinie chcielibyśmy poznać, kim jest chrześcijanin i co on takiego posiada. Wir lesen im ersten Petrusbrief, Kapitel 1. Przeczytajmy z pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału. Vers 3 bis 9. Od 3 do 9 wiersza. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od 3 do 9 wiersza. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Vers 14 bis 19. Od 14 do 19 wiersza. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Petrus, Fischer, Jünger und Apostel. Piotr, rybak, uczeń i apostoł. Kam zum Glauben an den Herrn Jesus. On uwierzył kiedyś w Pana Jezusa. Das könnt ihr finden in Johannes Evangelium Kapitel 1. O tym możecie przeczytać w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Ich möchte fragen euch hier alle. Chciałbym was wszystkich w tej sali zapytać. Seid ihr auch zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen? Czy i wy uwierzyliście w Pana Jezusa? Gibt es einen Tag, wo ihr eure Sünden Gott bekannt habt? Czy jest taki dzień w waszym życiu, w którym wyznaliście swoje grzechy Bogu? Und geglaubt an den Herrn Jesus. I uwierzyliście wtedy w Pana Jezusa? Das zweite von Petrus ist zu sagen, dass den Dienst des Evangelisten bekam. Drugą rzecz, którą należy powiedzieć o Piotrze, to jest to, że on rozpoczął służbę ewangelisty. Dieser Mann wünschte, dass andere auch zum Glauben kamen. Ten mąż właśnie miał takie życzenie, pragnienie w swoim sercu, aby innych też i przywodzić do wiary.
Und hat diesen Dienst ausgeführt. I on tą służbę wypełniał. Ich möchte euch fragen. I chciałbym was teraz zapytać. Habt ihr, übt ihr diesen Dienst auch aus? Czy i wy wykonujecie tego rodzaju służbę? Dieser Dienst an Verlorenen, dass sie gerettet werden. To jest służba w stosunku do tych zgubionych, aby i oni dostąpili zbawienia. Das dritte, was wir sagen von Petrus. Trzecią rzecz, którą musimy powiedzieć o Piotrze. Hat den Auftrag des Hirtendienstes bekommen. Że otrzymał również zadanie wykonywania służby pasterskiej. Kümmerte sich sorgte sich die Gläubigen. On w swoim życiu troszczył się o wierzących. Drei wichtige Punkte. To są trzy bardzo ważne punkty. Wir sind zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Uwierzyliśmy w Pana Jezusa. Und wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verbreiten. Mamy teraz zadanie rozpowszechniania Ewangelii. Und wir haben auch den Auftrag, einander zu helfen, den Glaubenden. Ale również mamy zadanie, aby wzajemnie sobie pomagać, abyśmy chodzili we wierze. Wenn auch unsere Aufgabe viel kleiner ist als die des Apostels Petrus. Nawet jeżeli nasze własne zadanie jest o wiele mniejsze niż zadanie, jakie otrzymał Piotr, wollen wir uns doch persönlich fragen, to chciejmy jednak samych siebie osobiście zapytać, ob das auch uns am Herzen ist zu tun. Czy to również leży nam na sercu, aby tego rodzaju służby wykonywać? In Vers 3 bis Vers 9 finden wir, was ein Christ ist. W wierszach tych od 3 do 9 czytamy o tym, kim jest chrześcijanin. Und was er besitzt. I co on posiada. Es gibt viele Meinungen, was ein Christ ist. Jest wiele różnych myśli czy mniemań o tym, kto to jest chrześcijanin. Aber die Bibel macht klare Aussagen. Ale to Biblia daje jasne wypowiedzi na ten temat. Ein Christ ist ein Mensch, der wiedergezeugt oder wiedergeboren ist. Chrześcijaninem jest taki człowiek, który jest nowonarodzony. Das ist die Botschaft von Vers 3. Takie właśnie odnosimy tutaj poselstwo płynące z 3 wiersza. Wer seine Sünden Gott bekannt hat, bo kto swoje grzechy Bogu wyznał, und geglaubt hat an den Herrn Jesus, i uwierzył w Pana Jezusa, der ist von neuem geboren worden. Ten człowiek narodził się na nowo. Und hat ein neues Leben. I on otrzymał nowe życie. Und dieses Leben ist für eine andere Welt. A to życie jest życiem dla innego świata. Dieses Leben findet ihre Erfüllung in der Zukunft. To życie będzie spełnione dopiero w przyszłości. Es ist ein Leben, das uns berechtigt, in den Himmel einzugehen. A jest to życie, które nas upoważnia do wejścia do nieba. Darum sagt in Vers 3. Dlatego tutaj apostoł w wierszu 3 napisał: Wir sind wiedergezeugt zu einer lebendigen Hoffnung. My jesteśmy teraz na nowo odrodzeni ku nadziei żywej. Und dann durch die Auferstehung Jesu Christi. A to mianowicie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dann sehen wir in Vers 4 den Besitz eines wahren Christen. A w wierszu 4 oglądamy właśnie posiadanie czy posiadłość prawdziwego chrześcijanina. Es wird vom Erbteil gesprochen. W tym wierszu mowa jest o dziedzictwie. Dieser Erbteil umfasst alles, was Gott einem glaubenden Christen geschenkt hat. To dziedzictwo obejmuje wszystko to, co Bóg podarował wierzącemu człowiekowi. Petrus erklärt das nicht. Piotr tutaj w tym miejscu tego nie wyjaśnia. Wenn wir die einzelnen Teile des Besitzes kennenlernen wollen, jeżeli chcemy poznać te poszczególne składniki tego dziedzictwa, dann müssen wir uns mit den Schriften von Paulus beschäftigen. To musimy zająć się rozważaniem pism, jakie napisał apostoł Paweł. Aber Petrus zeigt den Charakter
dieses Besitztums. Ale Piotr pokazuje tutaj charakter tego dziedzictwa. Und er zeigt drei Charakterzüge. I on tutaj pokazuje trzy cechy charakterystyczne. Es ist unverweslich. Jest to dziedzictwo nieskazitelne. Das etwas Besonderes. Jest to coś szczególnego. Es bleibt immer neu. To znaczy, że one zawsze pozostaje nowym. Wir erleben auf in unserem Leben auf Erden. My tutaj na tym, w naszym życiu na ziemi przeżywamy, das alles alt wird. Że wszystko się starzeje. Ich bin vor 20 Jahren das erste Mal bei euch gewesen. Ja przed 20 laty po raz pierwszy przyjechałem do Polski. Sind 20 Jahre vorbeigegangen. Minęło 20 lat. Ich bin nicht mehr neu, ich bin alt geworden. I ja teraz nie odnowiłem się, ja przeciwnie, zestarzałem się. Und wenn wir ein Haus besitzen, i jeżeli ktoś posiada dom oder ein Auto, albo samochód, alles wird alt. To stwierdza, że wszystko się starzeje. Aber das, was wir im Herrn Jesus besitzen, ale to, co my posiadamy w Panu Jezusie, bleibt immer neu. To zawsze pozostaje nowym. Zweitens sagt er, unbefleckt. Następnie mówi, że to dziedzictwo jest niesplamione albo nieskalane. Wenn wir etwas haben, irdisch auf Erden, jeżeli my coś na tej ziemi posiadamy, coś ziemskiego, dann wird es oft mit Sünde befleckt. To bardzo często rzeczy te są splamione przez grzech. Man kann sich ein Auto erwerben, można sobie nabyć samochód durch unrechtmäßiges Dinge. Poprzez środki nieprawne. Aber das, was wir besitzen im Herrn Jesus, ale to, co my posiadamy w Panu Jezusie, das ist rein, to jest czyste und bleibt rein. I pozostanie dalej czystym. Das ist das zweite. Taka jest druga cecha tego dziedzictwa. Das dritte ist unverwelklich. Trzecią cechą jest to, że to dziedzictwo jest niezwiędłe. Es bleibt immer schön. To oznacza, że ono zawsze jest piękne. Fasse zusammen. I ja to teraz chciałbym streścić. Es bleibt immer neu. To dziedzictwo pozostaje ciągle nowe. Es bleibt immer rein. Zawsze pozostaje czyste. Es bleibt immer schön. I zawsze pozostaje piękne. Und dann ist es im Himmel aufbewahrt. A do tego jeszcze jest to dziedzictwo zachowane w niebie. Ich bin sehr froh, dass es im Himmel aufbewahrt ist. Ja tak poza tym bardzo się cieszę z tego, że ono jest zachowane w niebie. Damit will der Apostel sagen, es ist in Sicherheit. Tymi słowami apostoł chce nas zapewnić, że to dziedzictwo jest bezpieczne. Niemand kann es uns nehmen. Nikt nie może nam go zabrać. Und dann finden wir das dritte in Vers 5. A następną rzecz, trzecią, znajdujemy w wierszu 5. Der Glaubende wird bewahrt für den Himmel. Czytamy tutaj, że wierzący jest zachowany dla nieba. Der ganze Gedanke von Vers 3 ist, cała myśl zawarta w tym wierszu trzecim, Heilsgewissheit. To oznacza pewność zbawienia. Vers 5. Przepraszam, wierszu das piąty. Dritte punkt. Trzeci punkt zawarty w wierszu piątym. Heilsgewissheit. Pewność zbawienia. Der Glaubende darf wissen, człowiek wierzący może o tym wiedzieć, dass er bewahrt wird durch Gottes Macht, że on jest zachowywany dzięki mocy Bożej, und zwar zur Errettung. A mianowicie ku zbawieniu. Ich will etwas sagen über das Wort Errettung in den Schriften von Petrus. Chciałbym teraz wyjaśnić to słowo zbawienie, jakie poznajemy z pism Piotra. Wir gebrauchen dieses Wort, my to słowo używamy, zu sagen, ob ein Mensch bekehrt ist oder nicht. Aby powiedzieć o jakimś człowieku, czy jest nawróconym, czy nie. Wir sagen, der ist nicht errettet oder er ist errettet. I mówimy, że jest zbawiony albo uratowany,
albo nie jest zbawiony, albo nie uratowany. Aber das ist allgemein nicht die Bedeutung in den Schriften von Petrus. Ale ogólnie mówiąc, nie takie jest znaczenie w pismach Piotra. Mit einer Ausnahme. Z jednym tylko wyjątkiem. Und die werden wir noch ansehen in Vers 9. I ten wyjątek będziemy rozważali w wierszu 9. Wenn Petrus von Errettung spricht, jeżeli Piotr mówi o zbawieniu, dann meint er unser finaler Eintritt in den Himmel. To on ma na myśli nasze końcowe, finalne wejście do nieba. Seine große Sache. Ach, to jest wielka rzecz. Wir glauben, wir werden in den Himmel eintreten. My wierzymy w to, że wejdziemy do nieba. Und für diesen Moment werden wir durch Gottes Macht bewahrt. I to właśnie na tą chwilę jesteśmy ciągle zachowywani dzięki mocy Bożej. Wer Leben aus Gott hat, geht nie mehr verloren. Bo kto ma życie z Boga, nigdy nie pójdzie na potępienie. Aber er sagt etwas zweites, Petrus hier. Ale tutaj Piotr jeszcze drugą rzecz wyjaśnia. Durch Glauben werden wir bewahrt. Mówi, że przez wiarę jesteśmy zachowani. Wenn wir wissen aus Gottes Wort, jeżeli wiemy o tym ze Słowa Bożego, dass wir glauben, den Himmel erreichen werden, że my wierzący dojdziemy do nieba, besteht eine große Gefahr. To istnieje bardzo wielkie niebezpieczeństwo, dass wir denken, ich habe die Fahrkarte für den Himmel, że będziemy myśleli, ach, teraz mam bilet do wstępu do nieba. Jetzt kann ich leben, wie ich will. A więc mogę żyć sobie na tej ziemi tak, jak ja chcę. Petrus weiß von dieser Gefahr. Piotr wiedział o tym niebezpieczeństwie. Und darum fügt er hinzu durch Glauben. I dlatego on dodaje przez wiarę. Wenn jemand hier denkt, jeżeli ktoś by pomyślał, ich komme sicher in den Himmel, ja z całą pewnością przyjdę do nieba, jetzt kann ich ohne den Herrn leben, teraz w tym życiu mogę sobie żyć bez Pana, dann wird Gott dich in Glaubensübungen bringen. To Bóg ciebie wprowadzi w doświadczenia wiary. Und er wird durch diese Mittel dich wieder zum Herrn bringen. I on za pomocą właśnie tych doświadczeń będzie przyprowadzał cię z powrotem do Pana. Wenn du ohne den Herrn meinst, leben zu können. Jeżeli ty sobie myślisz, że możesz żyć na tej ziemi bez swojego Pana. Das sind die zwei Elemente, wie wir für den Himmel bewahrt werden. Takie są te dwa elementy, przez które my możemy być zachowani dla nieba. Dann kommt der vierte Punkt. Następnie oglądamy czwarty punkt. Nämlich, dass wir auf unserem Weg zum Himmel, mianowicie to, że na naszej drodze do nieba geprüft werden. Jesteśmy doświadczani. Ich hatte vor, das euch vorzustellen. Mam właśnie taki zamiar to wam przedstawić. Und immer wenn man eine Wahrheit vorstellen will den Geschwistern. I zawsze jest tak, jeżeli ktoś chce jakąś prawdę przekazać ludziom wierzącym, dann wird man selbst geprüft. To okazuje się, że sam w tym bywa doświadczany. Und das haben wir gestern erfahren, meine Frau und ich. I to właśnie wczoraj doświadczyliśmy też ja i moja małżonka. Wir sind durch mancherlei Prüfungen nach Polen gekommen. My dotarliśmy do Polski przez różnorodne doświadczenia. Was nicht wegen euch, to nie z powodu was, sondern wegen dem Wetter. Ale to z powodu pogody. Mancherlei Prüfungen sind wir gegangen gestern. Przez różnorodne doświadczenia wczoraj przechodziliśmy. Bis wir endlich heute Morgen um 12:30 in Polen angekommen sind. Aż w końcu dzisiaj wczesnym porankiem w 12:30 w nocy dotarliśmy na teren Polski. 12 Stunden hat uns Gott geprüft. 12 godzin Bóg nas doświadczał. Und wir möchten gerne danken für eure Gebete. I bardzo chcielibyśmy też podziękować za wasze modlitwy, dass wir doch noch gut angekommen sind. Że jednak dobrze dotarliśmy. Wir werden, wenn nötig, betrübt. I bywamy, jeżeli konieczne, zasmuceni. Und es ist eine kurze Zeit. I to na krótki czas. Dass wir geprüft worden sind gestern, to, że my wczoraj byliśmy doświadczani, das war nötig.
Było to konieczne. Ich weiß nicht warum. Ja nie wiem teraz dlaczego. Aber Gott weiß es. Ale to Bóg wie. Und hat die Prüfung nur gesandt, weil es nötig war. A on zesłał te doświadczenie tylko dlatego, że ono było konieczne. War eine kurze Zeit. Był to krótki czas. Wir empfanden es lang, 12 Stunden. Nam wydawało się to bardzo długie, 12 godzin. A wenn wir es vergleichen mit der Ewigkeit, ale jeżeli porównamy te 12 godzin z długością wieczności, dann ist es eine kurze Zeit. To stwierdzamy, że to króciutki czas. Der Herr hatte uns Glaubenden kein einfaches Leben versprochen. Pan nam wierzącym nie przyrzekał prostego, łatwego życia. Und jeder von uns, die wir hier beisammen sind, i każdy z nas, który tu jesteśmy zgromadzeni na tej sali, hat eine eigene Last, ma swój własny ciężar, eine Prüfung, ma swoje własne doświadczenia. Das kann ein Problem bei der Arbeit sein, może być to jakiś problem w miejscu pracy, das kann eine Not in der Ehe sein, może być to bieda w małżeństwie, das kann eine Sorge um Kinder sein, może to być troska o dzieci. Das kann auch eine Krankheit sein. Może to być i choroba. Mancherlei Prüfungen. Różnorodne doświadczenia. Und Gott hat damit ein Ziel. I Bóg w nich wszystkich chce osiągnąć jeden cel. Damit kommen wir zum fünften Punkt. I teraz możemy przejść do piątego punktu. In Vers 7. W wierszu siódmym, da wird uns gezeigt, dass unser Leben einen Sinn hat, einen Inhalt. Okazuje się, że ma się to pokazać, że nasze życie ma sens. Dass diese Prüfung, die Gott auf dich legt, że te doświadczenie, które na ciebie składa Bóg, zur Erfüllung deines Lebens beiträgt. Ono będzie dodawało do wypełnienia twojego życia. Er spricht hier von Bewährung. Mówi tutaj w tym wierszu o wypróbowaniu. Wenn man in einer Prüfung bewährt wird, jeżeli ktoś w jakimś doświadczeniu okaże się wypróbowanym, ist das kostbarer als Gold. Wtedy to jest kosztowniejsze niż złoto. Gold ist das Beste, was es gibt hier auf Erden. Złoto jest to najlepsza rzecz, jaka tu jest na ziemi. Gerade in den letzten Jahren steigt es ständig im Preis. Akurat w ostatnim okresie tych kilku lat bardzo wzrasta jego cena. Gold sollte man haben. I trzeba gromadzić złoto. Dann würde man immer reicher. Bo wtedy w sposób stały będziemy coraz to bogatsi. Aber jetzt spricht Petrus von etwas, das köstlich kostbarer ist als Gold. Ale tu Piotr mówi o czymś, co jest kosztowniejsze niż to kosztowne złoto. Wenn du geprüft wirst, bo jeżeli jesteś doświadczany und in der Prüfung bewährt wirst, jeżeli okaże się, że jesteś wypróbowanym w tym doświadczeniu, dann frohlockst du in diesen Versuchungen. Wtedy będziesz radował się w tym doświadczeniu. Dann erträgst du nicht nur die Prüfung. Wtedy okazuje się, że nie tylko zniesiesz to doświadczenie, sondern du frohlockst. Ale będziesz się radował. Głośno radował. Ich werde gleich etwas sagen über dieses Wort jetzt. Za chwilkę powiem na ten temat, na temat tego słówka. Petrus benutzt zwei Worte. Piotr używa tutaj dwóch słów. Er spricht von Freude. On mówi o radości. Und er spricht von Frohlocken. I on mówi o tej głośnej radości. Ich hoffe, dass ihr auch zwei Worte habt. Ja, gut. Mam nadzieję, że też macie dwa słowa, no ale niestety nie mamy dwóch słów. In der französischen Sprache gibt es auch nicht zwei Worte. W języku francuskim też niestety nie ma dwóch odrębnych słów. Aber im Deutsch gibt es zwei. Ale w języku niemieckim są dwa. Und ich möchte den Unterschied erklären. Ja chciałbym teraz wyjaśnić wam różnicę pomiędzy nimi. Freude hat man im Herz. Radość ma się w sercu. Und Frohlocken ist
sichtbar. A jeżeli ktoś się w tym wyższym stopniu raduje, to to jest widoczne na zewnątrz przez innych. Der Freude Ausdruck geben, hast du das gesagt? Ja. Luftsprünge machen vor Freude. Wtedy okazuje się, że taki człowiek również też podskakuje z radości. Ich meine nicht, dass jetzt nach der Stunde Luftsprünge machen müsst. Nie mam tego na myśli, abyście akurat po zakończeniu tej godziny musieli podskakiwać w powietrze. Aber der Herr möchte nicht, dass wir als Trauermenschen durch diese Welt gehen. Ale właśnie Pan nie chce, abyśmy przez ten świat szli jako smutni ludzie. Er möchte, dass wir freudige Christen sind. On chce, abyśmy byli radosnymi chrześcijanami. Und dass das auch unsere Umgebung sieht. I to tak, aby nasze otoczenie to zauważyło. Wir frohlocken auch über die Prüfung. A więc okazuje się, że my możemy również i w sposób widoczny radować się z tego doświadczenia. Nicht, wenn sie uns trifft. To nie z tego powodu, że ono nas spotyka. Wir haben gestern nicht frohlockt, meine Frau und ich. My wczoraj nie byliśmy właśnie takiego nastroju głośnej radości, jak oczekiwaliśmy. Aber wenn Gott das Ziel erreicht, das er vorhatte, ale gdy Bóg osiąga swój cel, który ma założony, dann werden wir frohlocken. Wtedy my będziemy głośno, widocznie się radować. Wir haben das auch schon getan, als wir dann angekommen sind. My to też również uczyniliśmy wtedy, gdy już dotarliśmy na miejsce. I powiedzieliśmy, ach, to przecież było szczególnego rodzaju doświadczenie. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie doświadczałem w moich wielu podróżach do Polski. I dzięki łasce Bożej dobrze dotarliśmy. Ich habe mich noch nie so gefreut, bei euch angekommen zu sein, wie heute morgen. Nigdy jeszcze tak mocno się nie radowałem, jak dzisiaj rano, że dotarłem do was. Sind einfaches Beispiel. Tak, widzicie to na prostym przykładzie. Um zu erklären, was Petrus hier meint. A można to na tym przykładzie wyjaśnić, co ma na myśli Piotr. Wenn die Bewährung eures Glaubens, jeżeli wypróbowanie wiary waszej kostbarer als Gold, okaże się cenniejsze niż znikome złoto. Gold vergeht, sagt er. On mówi tutaj, że złoto przemija. Diese Freude vergeht nicht. Ale tego rodzaju radość nigdy nie przemija. Nein, sie wird zu Lob führen, zu Lob, Herrlichkeit und Ehre. Nie, ona będzie prowadziła ku chwale i czci i sławie. In der Offenbarung des Herrn Jesus. Wtedy, gdy objawi się Pan Jezus. Wenn er uns in den Himmel nimmt, wtedy, gdy On nas zabierze do nieba. Und wir dann mit ihm erscheinen, a my potem razem z Nim okażemy się tej ziemi. Dann wird das sichtbar. Wtedy będzie to widoczne. Ich bleibe bei meinem Beispiel. I ja dalej będę pozostawał przy moim przykładzie. Dann wird gesehen, dieser Max und dieser Christa. I wtedy będzie to widoczne, że ten Max i ta Krysta, die mit dem Herrn erscheinen, ci, którzy teraz pojawiają się razem ze swoim Panem, die saßen mal 10 Stunden auf dem Flughafen von Frankfurt, oni kiedyś właśnie siedzieli 10 godzin na lotnisku we Frankfurcie, und dann hat Gott sie gut ans Ziel gebracht. A następnie Bóg ich szczęśliwie przywiódł do celu. Und dann wird dieser Gott gelobt. I wtedy właśnie ten Bóg będzie wychwalany. Und das meint er hier. To właśnie ma na myśli tutaj. Aber er sagt, durch Feuer erprobt. A on mówi tutaj jeszcze przez ogień wypróbowani. Er nimmt jetzt Gold. A więc on bierze złoto. Um erstens zu sagen, dass die Bewährung mehr wert ist als Gold. Po to, aby na pierwszym miejscu pokazać, że to wypróbowanie jest o wiele bardziej wartościowe niż złoto. Zweitens, dass die Bewährung des Glaubens ist wie Läuten von Gold. A po drugie, aby pokazać obrazowo, że to wypróbowanie wiary jest dokładnie tak samo wykonywane jak przetapianie złota. Gold wirft man ins Feuer.
Bo złoto wrzucane jest do ognia. Damit die Schlacken wegfallen. Po to, żeby jakiekolwiek zanieczyszczenia one opadły na dno. Dass das Gold rein wird. Po to, aby u góry pływało tylko czyste złoto. Wir sehen also Vers 7. A więc widzimy tutaj w wierszu 7. Den fünften Punkt des Christen. Piąty punkt dotyczący chrześcijaństwa. Alles was dir geschieht in deinem Leben. Wszystko, co tutaj na tej ziemi się dzieje w twoim życiu, hat einen tiefen Sinn. Ma właśnie głęboki sens. Gibt dir eine tiefe Lebenserfüllung. I daruje również tobie głębokie wypełnienie twojego życia. Ein sehr wunderbarer Vers. Jest to więc cudowny wiersz. Und jetzt kommen wir zum sechsten Punkt, Vers 8. I teraz możemy przejść do szóstego punktu, czyli do wiersza 8. Der Christ hat nicht nur ein Erbteil. Chrześcijanin nie tylko ma dziedzictwo, sondern er kennt eine Person. Ale on również zna pewną osobę. Wir kommen jetzt zum höchsten Punkt für einen Glaubenden. I teraz przechodzimy do najwznioślejszego punktu człowieka wierzącego. Wir kennen tatsächlich eine Person. Bo rzeczywiście my znamy pewną osobę. Und an die glauben wir. W którą my wierzymy. Wir haben eine lebendige Glaubensbeziehung zu dieser Person. My posiadamy żywy związek we wierze z tą osobą. Und wir lieben diese Person. I my również miłujemy tą osobę. Und wir frohlocken in dieser Person. I my również dajemy wyraz tej radości w tej osobie. Mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude, Vers 8. I mianowicie weseląc się radością niewysłowioną i chwalebną. Eine besondere Freude. Jest to szczególnego rodzaju radość. Ich kann diese Ausdrücke nicht erklären. Nie jestem w stanie tych pojęć tutaj wyjaśnić. Sie übersteigen unseren Verstand. Gdyż one wykraczają poza możliwości rozumienia naszego. Und diese Person. I ta osoba. Haben wir noch nie gesehen. Tą osobę jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Ist das nicht sonderbar? Czy to coś nie jest szczególnego rodzaju? Als ich mich mit meiner Frau verlobte vor vielen Jahren. Gdy przed wielu laty ja zaręczyłem się z moją obecną małżonką. Habe ich das natürlich auch getan, weil ich sie liebte. To uczyniłem to również z tego powodu, że ją miłowałem. Aber ich habe sie nicht nie gesehen. Ich habe sie nicht nie gesehen. Ale nie było tak, że ja jej poprzednio nigdy nie widziałem. Wir müssen schon jemand sehen, bis wir ihn lieben können. Tak, my ludzie potrzebujemy tego, aby kogoś zobaczyć, zanim zaczniemy go miłować. Aber unser Herr Jesus haben wir noch nie gesehen. Ale naszego Pana Jezusa nigdy nie widzieliśmy. Und doch lieben wir ihn. A jednak miłujemy go. Und wisst ihr warum? A czy wiecie dlaczego? Weil der Geist Gottes gekommen ist auf diese Erde. Dlatego, że Duch Boży przyszedł na tą ziemię. Und er macht uns diese Person lebendig. I on tą osobę ożywia w nas. Ich hoffe, dass ihr alle eifrig die Bibel lest. Mam taką wielką nadzieję, że wy wszyscy jesteście pilnymi czytelnikami Biblii. Ein junges Mädchen sagte mir. Pewna młoda dziewczyna powiedziała mi kiedyś. Ich habe die Bibel regelmäßig gelesen. Ja czytam Biblię regularnie. Aber ich bin in einer Situation, wo ich gar keine Freude mehr habe an der Bibel. Ale doszłam kiedyś w swoim życiu do takiej sytuacji, w której nie znajdowałam radości w czytaniu Biblii. Kannst du mir helfen? Czy mógłbyś mi pomóc w tym? Ich sagte ihr zwei Dinge. Ja powiedziałem jej dwie rzeczy. Du musst achten, ob etwas in deinem Leben ist, das dem Herrn nicht gefallen kann. Ty musisz zwrócić na to uwagę, czy coś nie pojawiło się w twoim życiu, co nie podoba się Panu. Eine Sünde, grzech jakiś, das nimmt dir die Freude am Wort. Który zabiera ci radość z czytania słowa. Dann habe ich etwas Zweites gesagt. I powiedziałem jeszcze drugą rzecz. Suchst du den Herrn Jesus in der Bibel? Zapytałem ją, czy szukasz Pana Jezusa w Biblii? Nicht nur Wahrheiten.
Nie tylko prawd, sondern eine Person. Ale czy szukasz tej osoby? Dann macht der Geist Gottes den Herrn Jesus lebendig. Bo wtedy Duch Boży będzie ożywiał tą osobę dla ciebie. Es ist eine große Sache, dass wir den Herrn Jesus kennen. To jest wielka rzecz, że my znamy Pana Jezusa. Ich denke an unser Dorf, wo wir wohnen. Myślę teraz o naszej wsi, w której mieszkamy. Hast das Versammlungslokal? I w której to też wsi znajduje się lokal zgromadzenia. Gegenüber sind viele Wohnblöcke. I naprzeciwko niego znajduje się wiele bloków mieszkalnych. Und diese Menschen beobachten uns. I ludzie z tych bloków obserwują nas, wenn wir zur Versammlung gehen, gdy idziemy na zgromadzenie. Und die können uns nicht verstehen. I oni nie potrafią nas zrozumieć. Die denken, da ist eine Folterbank im Lokal. Eine Folterbank. Und wir werden gezwungen, dreimal in der Woche hinzugehen. I mówią między sobą, że w tym lokalu na pewno jest taka ława do biczowania i jesteśmy zmuszani do tego, aby trzy razy na tydzień przychodzić do zgromadzenia. Sie können nicht verstehen, dass Menschen dreimal in der Woche oni so eine Stunde gehen. Oni nie potrafią czegoś takiego zrozumieć, że ludzie dobrowolnie trzy razy na tydzień przychodzą na głoszenie, na zgromadzenie. Ich sage, ja mówię, wir müssen sie verstehen, dass sie uns nicht verstehen. Musimy ich rozumieć, że oni nas nie rozumieją. Sie wissen ja nicht, was der Herr Jesus unseren Herzen bedeutet. Bo oni nie wiedzą, co dla naszych serc oznacza Pan Jezus. Wissen nichts davon. Oni nic nie wiedzą na ten temat. Was für ein Schatz wir haben in der Person des Herrn Jesus. Jak wielki skarb my posiadamy w osobie Pana Jezusa. Dass wir uns an ihm erfreuen. Że my możemy się nim cieszyć. Dass wir uns mit ihm beschäftigen. Że my możemy nim się zajmować. Dass in jeder Stunde der Herr Jesus durch sein Wort vor uns kommt. I że w każdej z tych godzin Pan Jezus przez swoje słowo staje przed nami. Und er fasst jetzt in Vers 9 die Dinge zusammen. I teraz Piotr te wszystkie rzeczy streszcza w wierszu 9. Das sind Menschen, die die Errettung der Seele haben. To są właśnie ludzie, którzy posiadają zbawienie duszy. Wir sind doch glückliche Menschen. Przecież jednak jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, dass wir diese, diesen Reichtum im Herrn Jesus besitzen. Że my to bogactwo posiadamy w Panu Jezusie. Und diese Errettung der Seele, i to zbawienie duszy. Ich sage, wie es deutsch steht, powiem to tak, jak jest to napisane w niemieckim. Tragen wir davon. My niesiemy przed sobą. Das ist die Bedeutung dieses Satzes, dieses Verses. Takie jest znaczenie tego wiersza. Wer bekehrt ist, bo kto jest zbawiony, wer von neuem geboren ist, kto narodził się na nowo, der hat die Errettung der Seele, on ma zbawienie swojej duszy, und er trägt sie durch das ganze Leben. I on niesie to przez całe swoje życie. Bis ans himmlische Ziel. Aż do tego niebiańskiego celu. Durch dunkle Tage. Przez dni ciemne. Durch helle Tage. Przez dni jasne. Wir tragen sie durchs Leben. My niesiemy je przez życie. Das ist unser Weg zum Himmel. Taka jest nasza droga do nieba. Und auf diesem Weg. I na tej drodze. Kommt die große Verantwortung. Pojawia się wielka odpowiedzialność, dem Herrn Jesus gehorsam zu sein. Aby być posłusznym Panu Jezusowi, dem Wort Gottes zu gehorchen. Aby być posłusznym Słowu Bożemu. Spreche jetzt über eine Sache, die nicht so beliebt ist unter den Menschen. Teraz powiem o takiej rzeczy, która nie jest zbyt lubiana wśród ludzi. Aber Christsein bedeutet, ein Kind des Gehorsams zu sein.
Ale chrześcijaninem być to oznacza być dzieckiem posłuszeństwa. Das alles, was wir reden, tun und gehen, aby wszystko to, co my mówimy, co my czynimy i dokąd idziemy, seine Quelle hat im Gehorsam zum Wort Gottes, miało swoje źródło płynące z posłuszeństwa do Słowa Bożego. Ich kann nicht genug unterstreichen, wie wichtig das ist. Nie jest za dosyć to ciągle na nowo podkreślać, jak bardzo to jest ważne. Christsein bedeutet, Gott zu gehorchen. Być chrześcijaninem to oznacza być posłusznym Bogu. Und Petrus sagt in seinem zweiten Vers, i Piotr mówi w swoim drugim wierszu, Kapitel 1, w pierwszym rozdziale, w drugim wierszu, wir sind gebracht zum Gehorsam Jesu Christi. My jesteśmy teraz doprowadzeni do posłuszeństwa w Chrystusie Jezusie. Als der Herr Jesus auf Erden war, bo gdy Pan Jezus był na tej ziemi, war er immer gehorsam. On był zawsze posłuszny. Und das ist unser Maßstab. I taki też jest nasz wzorzec. Jetzt besteht die Gefahr, i teraz naturalnie istnieje niebezpieczeństwo, dass wir denken, wir müssen jetzt Gesetze aufstellen, że pomyślimy sobie, teraz musimy sobie ustanowić prawa zakonu, damit man gehorsam sein kann, aby można było być posłusznym. Das darfst du nicht, das und das und das. Aby wypisać, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno. Und das brauchen wir nicht und das nützt uns nichts. I my czegoś takiego nie potrzebujemy i coś takiego nam nie pomoże. Wenn wir Gesetze aufstellen, bo gdy zestawimy sobie swoje przykazania, haben wir keine Kraft, das zu erfüllen. To stwierdzimy, że nie mamy siły, aby je wypełniać. Ich bin kein Theoretiker. Ja nie jestem teoretykiem. Was ich jetzt sage, habt ihr alle erfahren. Bo to, co ja mówię, to na pewno wszyscyście doświadczyli. Wenn wir Gesetze aufstellen, jeżeli będziemy sobie postanawiali jakieś prawa zakonu, dann besteht die Gefahr, ist groß, to wtedy niebezpieczeństwo staje się bardzo wielkie, dass wir rebellieren dagegen, że my będziemy się teraz buntowali przeciwko temu. Für den Gehorsam brauchen wir keine Gesetze. Dla posłuszeństwa my nie potrzebujemy zakonu. Aber wir brauchen Motive. Nie, my potrzebujemy motywów. Das ist ganz wichtig. To jest bardzo ważne. Seht ihr, Petrus ist ein Praktiker. Spójrzcie na to tak, Piotr jest tutaj praktykiem. Der legt nicht die 10 Gebote jetzt auf uns. On teraz na nas nie nakłada 10 przykazań. Sondern gibt uns Motive. Nie, on daje nam teraz właściwe motywy do działania. 3 Motive. 3 motywy. Die stelle ich jetzt noch vor. Jeszcze raz wam je przedstawię. Erstens, wir wissen, dass Gott heilig ist. Pierwsze to jest to, że my wiemy, że Bóg jest święty. Und wenn wir das wissen, i jeżeli my to wiemy, dann wollen wir ihm gehorchen. To chciejmy też być jemu posłuszni. Gott ist heilig, heilig, heilig. Gdyż Bóg jest święty, święty, święty. Seid heilig, denn ich bin heilig. Jest napisane, świętymi bądźcie, gdyż i ja święty jestem. Das zweite Motiv. A drugi motyw? Wir rufen Gott als Vater an. My wzywamy Boga jako Ojca naszego. Der ohne Ansehen der Person richtet. Który sądzi bez względu na osobę. Nach eines jeden Werk. Każdego według uczynków, jakie dokonał. Das bedeutet, a to oznacza, dass wir wissen, że my wiemy o tym, wenn wir ungehorsam sind, że jeżeli będziemy nieposłuszni, wird Gott uns erziehen. Bóg będzie nas wychowywał. Er wird uns züchtigen. On będzie nas ćwiczył. Das ist sehr ernst. Jest to poważna sprawa. Das ist ein ernstes Motiv. I jest to bardzo poważny motyw, dem Herrn zu gehorchen, aby być właśnie posłusznym Panu. Ich werde jetzt etwas sagen über Galater 6. Będę mówił jeszcze na temat listu do Galacjan, 6 rozdział. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Nie błądźcie, nie mylcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Was irgendein Mensch sät,
Bo cokolwiek każdy z ludzi sieje, das muss er ernten. Musi również też potem żniwować. Das gilt auch für uns Gläubige. To obowiązuje również ta zasada dla nas wierzących. Ich möchte euch etwas vorstellen vom Patriarchen Jakob. Chciałbym wam coś teraz przedstawić z życia patriarchy Jakuba. Der war gläubig von Jugend an. On przecież był wierzącym od swojej młodości. Aber hat seinen Vater schamlos betrogen und belogen. Ale on bezwstydnie oszukał i okłamał swojego ojca. Mit einem Ziegenbock. Przywdziewając te skóry kozie na siebie. Als er Vater war, a gdy on sam był ojcem, haben seine Söhne ihn betrogen. Jego synowie oszukali go. Mit einem Ziegenbock. Również też za pomocą koźlęcia. Gott lässt sich nicht spotten. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Er richtet ohne Ansehen der Person. On sądzi, nie mając względu na osobę. Ich möchte etwas zu den jungen Menschen hier sagen. I teraz chciałbym powiedzieć coś do was wszystkich młodych ludzi w tej sali. Es ist ein Unterschied, ob ihr euren Eltern gehorcht. To jest zasadnicza różnica, czy wy jesteście posłuszni swoim rodzicom, oder ob ihr rebelliert gegen die Eltern. Albo gdy będziecie się buntowali przeciwko swoim rodzicom. Ihr werdet erfahren, bo wtedy będziecie musieli tego doświadczyć, dass ihr erntet, was ihr gesät habt. Że będziecie żniwowali to, co żeście w rebelii swojej zasiali. Ich bin selbst Vater. Ja sam osobiście też jestem ojcem. Und ich bin auch einmal Kind gewesen. I ja też sam kiedyś byłem dzieckiem. Und wenn man als Vater etwas erfährt von seinen Kindern, i jeżeli coś ktoś doświadcza jako ojciec ze strony swoich dzieci, das uns Väter nicht freut, a doświadcza wtedy rzeczy, które nas, ojców, nie cieszą, dann liegt man nachts im Bett, to wtedy leży się wieczorem w swoim łóżku und plötzlich kommt einem die Jugend in den Sinn. I nagle przypomina się swoja własna młodość. Wie man selbst sich verhalten hat gegenüber den Eltern. Jak samemu się zachowywaliśmy w stosunku do rodziców. Dann merken wir, es ist nur eine Ernte von dem, was wir gesät haben. I wtedy dopiero zauważamy, że to, co teraz doświadczamy ze strony swoich dzieci, to jest nic innego jak żniwo, co sami zasialiśmy. Das ist das zweite Argument. I to jest Motiv. Właśnie drugi argument. Das zweite, ja. Jetzt kommt das dritte Argument, das dritte Motiv. Teraz trzeci argument, trzeci motyw działania. Und das ist das Wichtigste. I on jest najważniejszym. Wir werden erinnert an den Preis, durch den wir erkauft worden sind. Jesteśmy, znaczy przypomina nam tutaj on o tej cenie, jaką zostaliśmy wykupieni. Noch einmal spricht er von Silber und Gold. Jeszcze raz mówi na temat srebra i złota. Petrus wusste, dass das viel wert hatte hier auf Erden. Gdyż Piotr wiedział dobrze o tym, że ono ma tutaj na tej ziemi wielką wartość. Aber er sagt, denk daran. Ale on mówi, myślcie zawsze o du tym. Du bist nicht mit den besten Dingen dieser Erde erkauft worden. Nie jesteś wykupiony nawet najlepszymi rzeczami na tej ziemi. Sondern mit dem Blute eines Lammes ohne Fehl und ohne Fleck. Ale zostałeś wykupiony krwią baranka, który był bez skazy i bez plamy. Und er sagt, dieses Blut ist kostbar. I mówi teraz do nas, ta krew jest kosztowna. Ich denke an, und, an die örtliche Versammlung, wo ich herkomme. Ja teraz przypominam sobie miejscowe zgromadzenie, z którego pochodzę. Da haben wir einen Bruder. W tym zgromadzeniu mamy takiego brata. Der hat manchmal am Ende der Stunde des Brotbrechens ein Gebet gesprochen. Który czasami na koniec tej godziny łamania chleba modlił się. Und er hat oft diesen Satz gesagt. I często w tych modlitwach, jak już się modlił, to mówił takie zdanie. Dir, Herr Jesus, gehört unsere Anbetung. Tobie, Panie Jezu, należy się nasze uwielbienie. Aber auch unser Gehorsam. Ale również też i nasze posłuszeństwo. Wenn wir unsere Herzen erwärmt werden beim Brotbrechen,
Bo wtedy, gdy nasze serca się tak rozgrzeją przy łamaniu chleba, to te słowa stają się takim bardzo mocnym motywem, aby być posłusznym Panu. Wir wollen in der zweiten Stunde das tägliche Leben des Christen vorstellen. W drugiej naszej godzince chciałbym teraz przedstawić codzienne życie chrześcijanina. Erste Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 13 bis 23. I przeczytamy pierwszy list Piotra, drugi rozdział, od 13 do 21 wiersza. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, od 13 do 21 wiersza. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikowi jako przezeń wyznaczonym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Kapitel 3, vers 1-17. Trzeci rozdział od 1 do 17 wiersza. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim, i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgom za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich.
lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Nachdem wir gesehen haben, was ein Christ ist und was besitzt. Po tym, jak w pierwszej godzinie słyszeliśmy o tym, kto to jest chrześcijanin i jakim on jest, und dass zum Gehorsam aufgefordert wird, i że on wzywany jest do życia w posłuszeństwie, wollen wir jetzt zeigen, wie sich das in der Praxis auswirkt. Chcielibyśmy teraz zobaczyć, jak to się urzeczywistnia w praktyce. Der Apostel Petrus kennt gut die praktischen Umstände von uns. A apostoł Piotr zna bardzo dobrze te wszystkie okoliczności w naszym praktycznym życiu. Und in Kapitel 2, Vers 13 bis 17. I w drugim rozdziale od 13 do 17 wiersza zeigt uns, dass wir Bürger eines Landes sind. Pokazuje nam, że jesteśmy obywatelami pewnego kraju. Es geht in diesen Versen euch als Polen. Tutaj w tym wierszu właśnie chodzi o was wszystkich jako Polaków. Wie ihr euch gegen eure Regierung verhalten sollt. Jak wy macie się zachowywać w stosunku do waszego rządu. Und der Apostel Petrus zeigt hauptsächlich drei Dinge. I apostoł Piotr pokazuje tu zasadniczo trzy rzeczy. Unterwerft euch den obrigkeitlichen Einrichtungen. Mówi do nas, abyśmy byli poddani wszelkim rodzajom władzy. Das ist die Vorschriften der Regierung zu beachten. Jest to przepisem, abyśmy byli posłuszni rządowi. Das ist der erste Punkt. To jest pierwszy punkt. Zweitens möchte dass wir Gläubige Gutes tun. Po drugie, on chce, abyśmy my, wierzący, czynili dobro. Das steht in Vers 14. O tym czytamy w 14 wierszu. Er möchte, dass wir nicht der Regierung zur Last fallen, sondern unser Leben selbst bestreiten. On nie chce, abyśmy byli ciężarem dla naszego rządu, ale abyśmy sami łożyli na swoje życie. Wenn das aus gesundheitlichen Gründen möglich ist. Na ile jest to oczywiście możliwe, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Es gibt mal in unserem Land junge Menschen, bo i w naszym kraju są tacy młodzi ludzie, die sind ewige Studenten, których można nazwać wiecznymi studentami, die leben immer vom Staat, którzy ciągle żyją na koszt państwa. Und der Apostel sagt hier, das soll nicht unsere Haltung sein. I apostoł tutaj w tym miejscu mówi, że nie takie właśnie powinno być nasze nastawienie. Wir sollen anständige, als anständige Menschen uns erhalten. My mamy zachowywać się jako porządni ludzie. Mit unseren Händen arbeiten dazu. I do tego mamy własnymi rękoma pracować. Und das dritte, was sagt in Vers 17. I trzecia rzecz, o której on mówi w wierszu 17. Erweiset allen Ehre. Mówi tu wszystkim okazujcie cześć. Und zwar wegen ihres Amtes. A to mianowicie z powodu waszego urzędu, do jakiego zostaliście powołani. Es geht hier jetzt nicht das Verhalten der Regierung. Nie chodzi tutaj o nasze zachowanie się w stosunku do naszego rządu. Es geht das Amt, das sie haben. Ale chodzi tutaj o urząd, jaki my na tej ziemi zajmujemy.
Ehret den König, steht hier. I czcijcie króla, tak czytamy. Ich sehe das in unserem Volk. Ja widzę coś takiego też i wśród naszego narodu. Die Schweizer sprechen gerne gegen die Regierung. Szwajcarzy bardzo często chętnie wyrażają się przeciwko rządowi. Angefangen bei der Stadtregierung. Począwszy od tego rządu całego kraju. Bis hinauf zur Landesregierung. Począwszy od rządu jakiegoś województwa, aż po rządy całego kraju. Und wir wissen immer genau, was sie falsch machen. I tacy ludzie zawsze dokładnie wiedzą, co ten rząd błędnego, złego uczynił. Und das, sagt Petrus, soll unter uns Gläubigen nicht sein. I Piotr tutaj mówi, coś takiego wśród nas wierzących nie powinno być. Wir sollen die Regierung ehren. My mamy czcić nasz rząd. Also die Vorschriften beachten. A więc mamy poważać prawo, jakie jest w tym kraju. Gutes tun. Mamy dobro czynić. Und Ehre geben. I oddawać rządowi należną mu cześć. Jetzt kommen wir zum zweiten praktischen Feld. I teraz możemy przejść do drugiego, praktycznego zakresu życia. Es ist unser Arbeitsplatz. Mianowicie naszego miejsca pracy. Der Apostel Petrus stellt eine besondere Situation vor. Apostoł Piotr tutaj przedstawia szczególnego rodzaju sytuację. Ich höre, dass das etwas anders bei euch übersetzt ist. Ja czasami słyszę, że to jest inaczej przetłumaczone. Aber auch bei euch wird aus dem Zusammenhang der Sinn klar. Ale również i w waszym tłumaczeniu Biblii z całego kontekstu jasno wynika, sind nicht einfach Hausbewohner, że tutaj nie chodzi o domowników, jacy razem z nami w domu mieszkają, w wierszu 18, sondern Haussklaven. Ale tutaj te słowo pierwsze w wierszu 18, domownicy, powinniśmy zastąpić słudzy domowi albo słudzy w tym domu. Das waren damals bedauernswerte Menschen. W tamtych czasach byli to ludzie godni pożałowania. Sie waren ihren Herren ausgeliefert. Oni byli wydani na łaskę i niełaskę swoich panów. Ihren Launen. Byli zawsze odbiorcami złego samopoczucia swoich panów. Und sie werden hier angesprochen. I to do nich tutaj właśnie skierowane jest słowo. Wir sagen, die Sklaverei ist abgeschafft. My może powiemy, niewolnictwo jest przecież usunięte. Hat uns nichts mehr zu sagen. Ale naprawdę? Czy ten wiersz nie ma nam nic do powiedzenia? Das hat uns auch etwas zu sagen. Nie, również i ten wiersz ma nam wiele do powiedzenia. Wir sehen hier göttliche Grundsätze. Bo tu oglądamy Boże zasady. Wie wir uns verhalten sollen am Arbeitsplatz. W jaki sposób mamy się zachowywać w miejscu naszej pracy? Es steht hier, den Herren unterwürfig sein. Czytamy tutaj, bądźcie poddani panom swoim. Ich sage das modern. Ja to powiem bardziej nowocześnie. Den Chef respektieren. Macie respektować swojego szefa. Das möchte der Apostel. To właśnie życzy sobie apostoł. Zweitens spricht er das diese Hausknechte ungerecht behandelt werden in Vers 21. Następnie mówi on w wierszu 21, że może się zdarzyć, że ci słudzy domowi będą w niesprawiedliwy sposób traktowani. Das geschieht natürlich am Arbeitsplatz. Naturalnie coś takiego też się zdarza na miejscu pracy. Dass mal ungerecht behandelt wird. Że ktoś kiedyś może być też i niesprawiedliwie potraktowany. Man kann sich das auch einbilden, natürlich nur. Naturalnie również jest takie niebezpieczeństwo, że ktoś sobie coś wmówi, że jest źle, niesprawiedliwie traktowany. Aber es geschieht auch. Ale również wiemy, że tak się też dzieje w praktyce. Und kam damals vor? I wtedy, w tamtych czasach też się zdarzało. Da sagt der Apostel Petrus. I tu apostoł Piotr teraz pisze. Erträgt das. Znoście to. Und dann sagt er etwas Drittes. I trzecią rzecz jeszcze tutaj powiedział. Am Ende von Vers 20.
Pod koniec 20. wiersza. Wir sollen ausharren in schwierigen Umständen. Że mamy okazywać wytrwałość w trudnych okolicznościach. Nicht gleich davonlaufen, wenn schwierig wird. Chodzi o to, aby nie od razu poszukiwać możliwości ucieczki z takiej sytuacji trudnej. Wir merken, das hat uns sehr viel zu sagen. Zauważamy na pewno, że te wiersze mają wiele do powiedzenia dla nas. Und das sagt auch unseren Kindern etwas. I te wiersze również mają wiele do powiedzenia naszym dzieciom. Für das Verhalten in der Schule. Mianowicie chodzi mi o ich zachowanie się w szkole. Für euch Kinder gelten dieselben Grundsätze. Dla was dzieci obowiązują dokładnie te same prawa. Den Lehrer respektieren. Macie respektować swojego nauczyciela. Nicht frech sein. Nie bądźcie bezczelni w stosunku do nauczyciela. Und wenn du mal ungerecht behandelt wirst, a jeżeli zdarzy się, że niesprawiedliwie zostaniesz potraktowany, er hat dir vielleicht, ich weiß nicht, ist eins das Beste bei euch? Sechs. Wie in der Schweiz ist bei euch sechs das Beste, die Note? Stopnie u was są dokładnie tak samo jak w Szwajcarii. Szóstka jest najlepszym stopniem. Du denkst, du hast eine sechs verdient. I ty sobie pomyślisz, zasłużyłem na szóstkę. Kommst nur, bekommst nur fünf bis sechs. A otrzymujesz tylko piątkę. Dann sagt der Apostel, das musst du auch ertragen. To apostoł mówi do ciebie, musisz i to potrafić znieść. Auch wenn du, wenn das ungerecht war. Nawet jeżeli to było niesprawiedliwe. Aber es kann auch bei dir sein, dass du das nur meinst. Ale może naturalnie i być taka sytuacja, że ty sobie tak o sobie samym wysoko myślisz. Sagte mir mal ein junger Bruder. Kiedyś mi powiedział młody brat. Ich verdiene 5000 Schweizer Franken im Monat. Ja zarabiam 5000 franków szwajcarskich na miesiąc. Da sagte ich zu ihm, kann ich fast nicht verstehen, dass du so viel bekommst. Ja powiedziałem do niego, trudno mi w to uwierzyć, że tak dużo zarabiasz. On powiedział, no i też tyle nie zarabiam. Ale ja bym chciał tyle zarabiać. Ja bym na to zasługiwał. A więc my możemy sobie coś ubzdurać, prostym słowem mówiąc. Aber das kommt auch vor in der Praxis, das weiß Petrus. Ale to Piotr dobrze o tym wiedział. Coś takiego się zdarza w życiu praktycznym. Wenn ihr ausharrt, das Ende von Vers 20. A więc jak czytamy pod koniec wiersza 20, jeżeli wy wytrwacie, okażecie cierpliwość und ihr Gutes tut und leidet, i będziecie dalej dobro czynili i ścierpicie to, das ist wohlgefällig bei Gott. To rzecz ta znajdzie upodobanie u Boga. I przejdźmy do trzeciej rzeczy. Das Eheleben. Do życia w małżeństwie. Das spricht er zu den Frauen. Teraz Piotr kieruje swoje słowo do niewiast. Jetzt müssen die Ehefrauen zuhören. Teraz niech przysłuchują się małżonki. Die Männer können ein bisschen weniger hören. Mężowie niech trochę mniej teraz uważnie słuchają. Es ist nämlich eine Gefahr. A dlaczego? Bo mianowicie istnieje tak wielkie niebezpieczeństwo, dass wir Männer genau wissen, was die Frauen tun sollen. Że my, mężowie, zbyt dobrze wiemy o tym, co powinny czynić żony. Und die Frauen wissen, was die Männer tun sollen. I żony zbyt dobrze wiedzą, co powinni mężowie czynić. Ich hatte einmal über diesen Abschnitt gesprochen. Raz kiedyś w innym kraju na temat tego urywku przemawiałem. Da sagte ich, jetzt spreche ich zu den Frauen. I powiedziałem, tak, teraz mówię do was, niewiast. Jetzt müssen die Männer rausgehen. I powiedziałem, ale mężowie powinni wyjść. Die Brüder waren schockiert. Bracia byli zaszokowani. Aber dann sagte ich, ich bin auch ein Mann. I wtedy ja powiedziałem, ja też jestem mężczyzną. Da müsste ich auch rausgehen. To też musiałbym wyjść. Und darum bleiben wir hier. Ale z powodu tego, że ja jestem mężczyzną, no to zostańmy tu wszyscy. Warum sage ich das?
Dlaczego ja to w ogóle mówię? Dass die Frauen jetzt das annehmen, was den Frauen gesagt wird. Chodzi po prostu o to, aby niewiasty przyjęły to, co dotyczy niewiast. Und die Männer das annehmen, was den Männern gesagt wird. Aby mężowie przyjęli to, co dotyczy mężów. Ihr Frauen seid Frauen. A wy, żony, bądźcie żonami. Benehmt euch nicht wie Männer. Nie zachowujcie się tak, jakbyście były mężami. To jest pierwsze pouczenie. Sagt ja zum Frau sein. Po prostu powiedz tak na to, że jesteś niewiastą. Zaakceptuj to. Dann seid euren eigenen Männern. I wtedy pokaż swojemu własnemu mężowi. Es geht nicht um einen Mann, den man sich vorstellt. Że chodzi tutaj o męża nie takiego, jak sobie wyobrazimy. Sondern es geht jetzt um deinen eigenen Mann. Nie, tu chodzi o twojego własnego męża. Die jungen Mädchen auch unter uns. A wy, wszystkie młode dziewczęta, które jesteście teraz wśród nas, sie lesen gerne diese christlichen Bücher. One bardzo chętnie czytają wszelkiego rodzaju chrześcijańskie książki, wo so wunderbare Geschichten geschrieben stehen. W których przedstawione są cudowne chrześcijańskie historie. Da sind die Männer immer Märchenprinzen, verstehst du das? W których to historiach przedstawiani są mężczyźni jak książęta z bajki. Ich möchte euch Frauen sagen. Chciałbym wam, niewiastom, powiedzieć. Wir Männer sind eben keine Märchenprinzen. My, mężczyźni, wcale nie jesteśmy takimi mężczyznami z bajek. Wir sind oft schwierige Burschen. Bo my bardzo często jesteśmy bardzo trudnymi chłopakami. Und wir haben unsere eigenen Gedankengänge. I my mamy swoje własne biegi myśli, die ihr nie ganz verstehen könnt. Których nigdy nie jesteście w stanie do końca zrozumieć. Und dennoch sagt das Wort, a pomimo tego Słowo Boże mówi, seid untergeordnet. Bądźcie uległe mężom swoim. Das wird dann wirksam. I wtedy to będzie czynne, wenn du nicht gleicher Meinung bist mit deinem Mann. Jeżeli ty nie będziesz tego samego mniemania co twój mąż. Wenn du gleicher Meinung bist, bo jeżeli będziesz tego samego mniemania co mąż, dann musst dich nicht unterordnen. To wtedy nie będziesz musiała się podporządkowywać. Aber wenn du mal anderer Meinung bist, ale jeżeli ty masz inne swoje mniemanie. Und dann weiß Petrus auch, dass es schwierige Männer gibt. To również Piotr dobrze o tym wie, że też istnieją na świecie bardzo trudni mężowie. Die dem Worte nicht gehorchen. Tacy na przykład, którzy nie są posłuszni słowu. Was soll denn eine Frau tun? I co wtedy taka żona powinna czynić? Große Vorträge halten dem Mann. Powinna wielkie kazania robić swojemu mężowi. Steht nicht da. Nie, tu tak nie jest napisane. Sondern sie soll durch den Wandel, durch ihr Leben. Ale ona powinna za pomocą swojego sposobu życia, pielgrzymowania. Nicht durch Worte den Mann gewinnen. A nie za pomocą słów starać się pozyskać swojego męża. Und er sagt euch Ehefrauen zwei Charakterzüge. I on do was, niewiast, wymienia tutaj dwie cechy charakterystyczne. Ihr sollt gottesfürchtig sein. Macie być bogobojne. Und rein sein. I macie być czyste. Das ist der Wandel der Ehefrauen. Takie powinno być pielgrzymowanie małżonek. Der Gott wohlgefällig ist. Pielgrzymowanie, w którym Bóg znajdzie swoje upodobanie. Gottesfurcht und Reinheit. Bogobojność i czystość. Dann schreibt der Apostel euch Frauen. I wtedy apostoł do was, niewiast, pisze, dass ihr euch schmücken sollt. Że macie się przyozdabiać. Das ist das Wesen der Frau. Tak, to jest właśnie ta istota tych niewiast. Dass sie sich schmücken will. Niewiasta chce właśnie się przyozdobić. Und Petrus sagt, tut das. I Piotr mówi, czyńcie to. Aber nicht mit äußerem Schmuck.
Ale nie czyńcie to zewnętrznymi ozdobami, mit besonderen Kleidern, szczególnego rodzaju odzieżą und Schmuckstücken, i ozdobami, ozdobami na waszej odzieży. Dinge, die die Augen der Männer auf euch ziehen. Nie przyozdabiajcie się rzeczami, które będą pociągały oczy waszych mężów. Euer Schmuck soll sein. Waszą ozdobą powinno być ein sanften und stillen Geist, abyście były cichego i łagodnego ducha, der vor Gott sehr kostbar ist, który jest kosztownym przed Bogiem. Eine Schwester sagte mir, eine junge Schwester, eine Ehefrau. Pewna młoda małżonka, siostra w Panu, powiedziała mi. Die Schwester, die neben mir sitzt in der Versammlung. Ta siostra, która siedzi obok mnie w zgromadzeniu. Die ist so sanft und still. Ona jest taka łagodna i taka cicha. Und ich bin so temperamentvoll. A ja jestem taka pełna temperamentu. Meine Schwester hat das viel leichter zu tun. I na pewno tej siostrze obok mnie siedzącej jest o wiele łatwiej to wykonywać, co tu jest napisane, was hier der Apostel vorstellt. Co tutaj apostoł przedstawia. Ich sagte ihr, a ja jej powiedziałem, darum geht es gar nicht. W ogóle o to nie chodzi, siostro. Es geht nicht um die natürliche Veranlagung. Tu nie chodzi o twoje naturalne usposobienie. Es gibt Frauen, die sind durch Veranlagung und Erziehung sanft und still. Bo są rzeczywiście takie niewiasty, które ze samych siebie i z powodu takiego, a nie innego wychowania są łagodne i ciche. Andere sind temperamentvoll. Ale inne mają temperament taki energiczny. A Petrus meint das nicht. Nie, Piotr tego w ogóle nie ma na myśli. Er meint, was der Geist Gottes im Leben jeder Ehefrau wirken kann. On mówi o tym, co Duch Boży jest w stanie zdziałać w życiu każdej małżonki. Dieser sanfte und stille Geist. Mianowicie to Duch Boży może wywołać tego cichego i łagodnego ducha. Und dann zeigt er ihnen ein Beispiel aus dem Alten Testament. I tutaj pokazuję wam, małżonkom, przykłady ze Starego Testamentu. Sara wird euch Ehefrauen vorgestellt. Wam, małżonkom, przedstawiona jest tutaj Sara. Sie gehorchte ihrem Mann. Ona była posłuszna swojemu mężowi. Und sie nannte ihn Herr. I nazywała go Panem. Wisst ihr, wie sie das getan hat? Czy wiecie, w jaki sposób ona to czyniła? Sie hat ihm das nicht gesagt, du bist mein Herr. Ona przecież mu nie mówiła, ty jesteś moim Panem. Aber sie sprach in ihrem Herzen. Ale ona to mówiła w swoim sercu. Mein Herr ist ja alt. Mój Pan jest już przecież stary. Es geht nicht darum für euch Ehefrauen. Tu nie chodzi o to dla was, małżonek, dass ihr eure Männer hochhebt, abyście wywyższały swoich mężów, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Nie, tu chodzi o nastawienie wewnątrz waszego serca. Jetzt spricht der zu den Männern. I teraz Piotr zaczyna przemawiać do mężów. Vielleicht sind die Männer jetzt froh, dass das nur ein Vers ist. Może mężowie teraz się mogą cieszyć, że tylko do nich jest jeden wiersz skierowany. Aber ich werde jetzt zeigen, wie inhaltsreich dieser Vers ist. Ale ja wam pokażę, jak bardzo treściwy jest ten jeden wiersz. Ihr Männer seid Männer. Wy, mężowie, bądźcie mężczyznami. Übernehmt die Verantwortung der Familie. Przejmujcie odpowiedzialność nad rodziną. Benehmt euch nicht wie Frauen. Nie zachowujcie się jak niewiasta. Sondern seid Männer. Ale bądźcie mężczyznami. Und wohnet bei euren Frauen. I zamieszkujcie razem ze swoimi żonami. Ich muss jetzt ein bisschen leise sprechen. Muszę teraz troszeczkę ciszej mówić. Wenn ich erkläre, was Petrus meint. Aby wyjaśnić to, co Piotr ma na myśli. Er meint, seid so viel wie möglich bei euren Frauen. On chce im powiedzieć, że bądźcie na ile to możliwe, jak najczęściej i jak najdłużej razem ze swoimi żonami. Ihr wisst, dass ich viele Jahre von meiner Frau viel weggegangen bin.
Wy wiecie przecież, że ja osobiście wiele lat bardzo dużo wyjeżdżałem i nie byłem z moją żoną. Darum muss ich ein wenig leise sprechen. Dlatego muszę trochę ciszej mówić. Aber es geht Petrus tatsächlich darum, ale rzeczywiście Piotrowi o to chodzi, dass wir so viel wie möglich bei unseren Frauen sind. Abyśmy my, na ile to możliwe, jak najczęściej przebywali razem ze swoimi małżonkami. Und zwar nach Erkenntnis. A mianowicie, abyśmy rozsądnie z nimi przebywali. Wir Ehemänner sind aufgefordert, das Wesen unserer eigenen Frauen zu erforschen, zu erkennen. My mężowie wzywani jesteśmy do tego, abyśmy badali i poznawali wewnętrzne usposobienie swoich żon. Im Alten Testament gibt es ein schöner Ausdruck. W Starym Testamencie znajdujemy zapisane piękne wyrażenie. Erkannte seine Frau. A poznał żonę swoją. Wir sind aufgefordert, die Wünsche der Herzen unserer Frauen zu erforschen. My wzywani jesteśmy do tego, abyśmy badali, jakie życzenia ma w swoim sercu małżonka. Um sie zu erfüllen. I teraz powinniśmy się starać je spełniać. Sagte mir mal ein Bruder nachher. Po takim kazaniu jeden z braci podszedł i powiedział do mnie. Das ist aber ein gefährlicher Ausdruck. To, co powiedziałeś, to jest bardzo niebezpieczne wyrażenie. Wenn die Frauen etwas wünschen, was wir nicht erfüllen können. Bo jeżeli żona będzie sobie życzyła czegoś spełnienia takiego, co nie jestem w stanie spełnić. Natürlich kommt das vor. Naturalnie, może i tak się zdarzyć w życiu. Ich denke an eine Frau, ich glaube, es war Rebecca oder Rahel, ich weiß nicht genau. Myślę teraz o pewnej niewieście, to może była Rebecca lub Rahel, nie wiem. Sie sagt zu ihrem Mann. Powiedziała do swojego męża. Gib mir Kinder, sonst sterbe ich. Daj mi dzieci, bo inaczej umrę. Da sagt er, bin ich Gott. I wtedy mąż odpowiedział, czyż ja jestem Bogiem? Es geht nicht um solche Forderungen. Nie, tu nie chodzi o tego rodzaju żądania. Aber es gibt Wünsche im Herzen der Ehefrau. Ale na pewno są tego rodzaju życzenia w sercach małżonek. Und der Apostel Petrus sagt, wohnet bei ihnen in Erkenntnis. W stosunku do których apostoł Paweł mówi do nas mężczyzn, że mieszkajcie razem z nimi, przebywajcie razem z nimi w mądrości i rozsądnie. Als bei einem schwächeren Gefäß. Tutaj u nas jest w 7 wierszu, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim, jako ze słabszym naczyniem. Das bedeutet, dass wir nicht dasselbe fordern von unseren Frauen, wie wir ihnen geben. To oznacza, abyśmy niczego nie żądali od swoich żon, ponad to, co sami jesteśmy w stanie im dać. Ich fürchte, dass wir manchmal unsere Frauen uns mehr geben müssen, als wir ihnen geben. Ja obawiam się, że w naszym życiu tak właśnie jest, że zbyt mało dajemy swoim małżonkom, niż powinniśmy dawać. Sie müssen oft stärker sein als wir. I często małżonki muszą być mocniejsze niż my. Aber es ist nicht der Wille Gottes. Ale przecież taka nie jest wola Boża. Und jetzt kommt das Weibliche. Wir müssen daran denken, dass sie weiblich sind. I o tym musimy zawsze pamiętać, że one są tym słabszym rodzajem niewieścim. Frauen haben Empfindungen, bo żony nasze mają uczucia, die wir Männer nie ganz verstehen können. Których my, mężczyźni, nigdy do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Weil wir keine Frauen sind. A to dlatego, że my nie jesteśmy niewiastami. Und das ist ein Problem. I to właśnie jest problemem. Frauen, ich fasse noch mal zusammen diese wichtige Sache. I tą ważną rzecz jeszcze raz teraz podsumuję. Männer haben Gedankengänge, die die Frauen nie ganz verstehen können.
Mężczyźni mają taki bieg myśli, których niewiasty nie zawsze są w stanie zrozumieć. Frauen haben Empfindungen, die die Männer nicht ganz verstehen können. A niewiasty mają takie uczucia, których mężczyźni nie są w stanie do końca zrozumieć. Junge Ehepaare streben eine totale Harmonie. Młode małżeństwa na pewno dążą do zharmonizowania się w pełni. A wenn wir das verstanden haben, was ich jetzt vorstelle? Ale jeżeli zrozumieliśmy to, co przed chwilą próbowałem wam przedstawić, dann sehen wir, dass in jeder Ehe eine gewisse Spannung ist. To na pewno zauważymy, że w każdym małżeństwie istnieje pewnego rodzaju napięcie. Dann weint die Frau. Bo okazuje się, że nagle żona płacze. Du sagst zu ihr, warum weinst du? I ty pytasz, dlaczego ty płaczesz? Kannst nicht verstehen. Nie jesteś w stanie to zrozumieć. Hast du doch so gut? I mówisz do niej, no przecież tak ci dobrze jest. Hanna hat das erlebt. Hanna to doświadczyła, Anna to doświadczyła. Und Elkana sagt. I Elkana do niej powiedział. Warum weinst du? Konnte er nicht verstehen. Dlaczego ty płaczesz? On nie potrafił tego zrozumieć. Und wenn wir jemand nicht verstehen, a jeżeli my kogoś nie rozumiemy, dann sind wir in Gefahr, ihn zu verachten. To wtedy istnieje takie niebezpieczeństwo, że zaczniemy nim pogardzać. Darum sagt jetzt Petrus, dlatego Piotr do nas teraz mówi, ihnen Ehre geben. Okazujcie im cześć. Auch wenn wir sie nicht verstehen. Nawet wtedy, gdy ich nie rozumiemy. Sie ehren, weil sie unsere Frauen sind. My mamy ich, im okazywać cześć z tego powodu, że są naszymi żonami. Wie tut man das? W jaki sposób to czynimy? Dadurch, dass unsere Frauen den ersten Platz haben müssen in unserem Leben. Przez to, że będziemy pokazywali, że nasze żony mają to pierwsze miejsce w naszym życiu. Von allen Menschen. Oczywiście, z wszystkich ludzi na ziemi pierwsze miejsce. Natürlich muss Christus den ersten Platz haben. Naturalnie Chrystus pierwsze miejsce powinien mieć. Aber ich spreche jetzt von den Frauen. Ale ja teraz mówię o wszystkich niewiastach. Im Unterschied zu den Eltern und den Kindern. W odróżnieniu od tych spraw dotyczących rodziców i dzieci. Wir Ehemänner sollen unsere Frauen an die erste Stelle stellen. My, małżonkowie, mamy zawsze nasze żony stawiać na pierwszym miejscu. Vor unseren Eltern. I to przed naszymi rodzicami. Die Eltern dürfen wir ehren. My mamy prawo, aby czcić swoich rodziców. Aber unseren Frauen gehört der erste Platz. Ale naszym małżonkom należy się pierwsze miejsce. Auch vor unseren Kindern. Nawet również przed naszymi dziećmi. Und dann macht Petrus klar, a następnie Piotr tu jasno pokazuje, dass sie bei Gott denselben Wert haben. Że one mają taką samą wartość przed Bogiem. Sie sind auch Mitteilhaber des Lebens. I one są też uczestniczkami życia wiecznego. Sagt er, damit unsere Gebete nicht verhindert werden. A do tego dodaje, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Ich fürchte, dass Gott unsere Gebete oft deswegen nicht erhört. Ja obawiam się, że Bóg tak często nie wysłuchuje naszych modlitw. Weil wir diese Dinge nicht verwirklichen. Dlatego, że my nie urzeczywistniamy tych rzeczy. Das Eheleben. Tego właściwego życia małżeńskiego. In Vers 8 bis Vers 12. A w wierszach od 8 do 12. Werden wir gezeigt in Verbindung mit den Mitgläubigen. Jesteśmy teraz tutaj przedstawieni, w jakim związku my żyjemy z innymi współwierzącymi. Seid alle gleichgesinnt. Mówi tutaj do nas, bądźcie wszyscy jednakowo usposobionymi. Was meint Petrus damit? Jednomyślnymi. Co Piotr ma na myśli? Meint er, wir sollen in allem genau gleich denken? Czy on ma na myśli to, że we wszystkich sprawach jednakowo mamy myśleć? Ich glaube, in Polnisch ist es besser übersetzt. Ja myślę nawet, że w polskim jest to lepiej przetłumaczone. Wir sollen denselben Gedanken haben. My wszyscy mamy mieć tą samą myśl. Den Herrn Jesus lieben. Pana Jezusa miłować. Das meine ich, an das denkt Petrus. Ja myślę, że właśnie o tym myśli Piotr.
In diesem Punkt sollen wir alle gleich sein. W tym punkcie wszyscy powinniśmy być jednomyślni. Herzen, die für den Herrn Jesus schlagen. Powinny serca być, które biją dla Pana Jezusa. Mitleidig. Abyśmy byli współczującymi. Wenn unser Bruder durch eigene Schuld in Not gekommen ist. Nawet jeżeli brat jakiś z powodu własnej winy znalazł się w biedzie. Dann sollen wir barmherzig und mitleidig sein. Wtedy powinniśmy być miłosierni i współczujący. Das kommt etwas später, barmherzig. Troszkę później o tym jest mowa, abyśmy byli miłosiernymi. Gott ist barmherzig mit uns. Bóg jest miłosierny w stosunku do nas. Das wird wirksam, wenn wir durch eigene Schuld auf der Nase liegen. To jest dopiero wtedy czynne, gdy my z powodu naszej własnej winy padniemy na własny nos. Ich kann mich gut erinnern an die Zeit, wo unsere Kinder heranwuchsen. Dobrze sobie przypominam te czasy, gdy dzieci nasze dorastały. Da wir oft gewandert in den Bergen in der Schweiz. Często wędrowaliśmy po górach w Szwajcarii. Und wenn der Weg schwierig war, i gdy droga stawała się już trudna, habe ich gesagt, jetzt passt auf. To ja wtedy mówiłem, a teraz uważajcie. Und schaut auf den Boden. I spoglądajcie dokładnie na ścieżkę, damit ihr nicht hinfällt. Abyście nie upadły. Und dann haben die Kinder nicht immer gehorcht. Ale wtedy okazywało się, że nie zawsze dzieci były posłuszne. Und einer hat nicht geguckt. I któreś nie patrzyło dokładnie und fiel hin. I upadło. Und dann war ich in großer Gefahr. I wtedy byłem w wielkim niebezpieczeństwie, wenn er weinend am Boden lag. Bo gdy widziałem, że z płaczem leży teraz na drodze, zu sagen, ich hab's dir doch gesagt. Aby powiedzieć wtedy, a mówiłem ci? So handelt Gott nicht mit uns. Nie, Bóg w ten sposób nie postępuje z nami. Im Moment, wo wir auf der Nase liegen. W tym momencie, gdy leżymy na własnym nosie, dann neigt er sich zu uns. To wtedy on się skłania do nas. In barmherzigkeit. W miłosierdziu się nachyla. Dass er nachher noch mit uns spricht. To, że on później sobie z nami pogada. Über unseren ungehorsam. Jak wygląda nasze nieposłuszeństwo? Das ist wahr. To też jest prawda. Aber das soll unsere Beziehung unter uns Gläubigen sein. Ale takie właśnie powinno być nasze usposobienie pomiędzy nami wierzącymi. Wenn ein Bruder oder eine Schwester durch eigene Schuld in Not ist, jeżeli jakiś brat albo siostra z powodu własnej winy znaleźli się w biedzie, sollen wir mitleidig und barmherzig sein. Powinniśmy być współczującymi i miłosiernymi. Voll brüderlicher Liebe. I pełni miłości braterskiej. Nicht ein bisschen brüderliche Liebe? Nie tak troszeczkę tylko miłości braterskiej? Voll. Nie, pełni. Die brüderliche Liebe misst sich an dem Bruder, der dir am wenigsten sympathisch ist. Miłość braterska mierzona jest w stosunku do brata, który dla ciebie osobiście jest najmniej przyjemnym. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Nie odpłacajcie złem za złe. Mit den Händen. Nie odpłacajcie rękoma swymi. Es geht es um das, was wir tun. Tu chodzi o to, co my uczynimy. Nicht Scheltwort mit Scheltwort. Nie odpowiadajcie na złorzeczenie złorzeczeniem. Da geht es um unseren Mund. Tu w tym miejscu chodzi o nasze usta. Wir sehen, das ist noch schwieriger als das. A tu w tym na pewno zauważamy, że to jest jeszcze trudniejsze niż pierwsza rzecz. Sondern im Gegenteil. Nie, przeciwnie. Segnet. Błogosławcie, 9 wiersz. Weil ihr Segen ererbt. Gdyż wy odziedziczyliście błogosławieństwo. Weil wir durch Gott so reich gesegnet sind. Z powodu tego, że my przez Boga jesteśmy tak obficie pobłogosławionymi, dürfen wir auch einander zum Segen sein. Możemy być też i dla siebie nawzajem błogosławieństwem. Dann sagt er in Vers 10. I następnie do nas Piotr tutaj pisze w wierszu 10.
Und er kommt jetzt, weil er von diesem Scheltwort gesprochen hat. Z powodu tego, że mówił tu na temat tego złorzeczenia, auf die Gefahr unserer Zunge zu sprechen. On zaczyna teraz mówić o tym niebezpieczeństwie, jakie płynie ze strony naszego własnego języka. Jakobus sagt uns, das ist ein Ungeheuer. Jakub pisze w swoim liście, że jest to monstrum czy coś takiego. Bestia, tak. Że to jest straszliwa bestia. Und da legt er jetzt den Finger darauf. Właśnie tutaj daje nacisk swoim palcem na tą sprawę. Wer gute Tage sehen will, bo kto chce oglądać dni dobre, enthalte seine Zunge vom Bösen. Ten niech powstrzymuje swój język od złego. Und seine Lippen, dass sie nicht trug reden. A wargi swoje, aby nie mówiły mowy zdradliwej. Er wende sich ab vom Bösen. Niech odwróci się od złego. Und tue Gutes. A czyni dobro. Und dann wird uns Gottes Reaktion gezeigt darauf. I następnie pokazana jest Boża reakcja na ten sposób postępowania. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych. Auf den Gerechten. Na sprawiedliwych. Das ist praktische Gerechtigkeit. Tu chodzi o praktyczną sprawiedliwość. Und seine Ohren auf ihr Flehen. A uszy jego na ich błagania. Aber das Angesicht des Herrn ist gegen die Böses tun. Ale oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Ich möchte noch einmal zwei Personen vorstellen, um das zu erklären. Aby to wyjaśnić jeszcze raz, chciałbym wam przedstawić dwie osoby. Es ist Jakob, der Patriarch, und Hiob. Chciałbym przedstawić Jakuba, patriarchę, i Joba. Das Angesicht des Herrn war gegen Jakob gerichtet. Über lange Zeit seines Lebens. Oblicze Pana było skierowane przeciwko Jakubowi przez długie lata jego życia. Weil er fleischlich gehandelt hat. Z tego powodu, że on cieleśnie postąpił. Und er ließ ihn zusammenleben mit seinem Schwiegervater Laban. I Bóg kazał mu zamieszkać razem z jego teściem Labanem. Und er musste leiden unter diesem Mann. I wiemy, jak wiele musiał wycierpieć z powodu tego męża. Der hat ihn ständig übers Ohr gehauen. Ten Laban ciągle go oszukiwał. Und Jakob hat immer wieder auf fleischliche Weise das umgedreht zu seinem Nutzen. A Jakub ciągle na nowo próbował, aby te oszustwa teścia swego odwrócić dla swojej korzyści. Aber als er als alter Mann in Ägypten war, ale gdy był już starym mężem i poszedł do Egiptu, to sagte zu Pharao, wtedy powiedział do Faraona, wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Niewiele i krótkie były i złe były dni życia mego. Das Angesicht des Herrn war gegen ihn gerichtet. Bo twarz Pana była skierowana przeciwko niemu. Bei Hiob war es anders. A w stosunku do w przypadku Joba było inaczej. Der war gerecht, gottesfürchtig. On był sprawiedliwy i był mężem bogobojnym. Und das Angesicht des Herrn, die Augen waren auf ihn gerichtet. A oczy Pana i oblicze Pana były skierowane w kierunku niego. Und das Ohr auf sein Flehen. A ucho Pańskie na jego prośby. Wir wissen um die Prüfung von Hiob. My naturalnie znamy doświadczenie, jakie przeżył Job. Und wir wissen auch um das Ende von Hiob. My również i wiemy, jaki był koniec Joba. Da hat er wieder eine Familie. I wtedy czytamy o tym, że Bóg obdarzył znowu go rodziną. Drei Töchter und sieben Söhne. Darował mu trzy córki i siedmioro synów. Und die Töchter waren die schönsten im ganzen Land. A córki jego, czytamy, były najpiękniejsze w tej krainie. Die Augen des Herrn waren auf ihn gerichtet.
oczy Pana były na Niego skierowane. Weil er eben das Gute tat. Właśnie dlatego, że On czynił dobro. Dann kommen wir noch zu einem letzten Bereich, den ich vorstellen möchte. I teraz przejdźmy do ostatniego zakresu, który chciałbym jeszcze dzisiaj przedstawić. Unser Verhalten gegenüber den Ungläubigen. Pokazać nasze zachowanie w stosunku do ludzi niewierzących. Das Vers 13 bis 17. O tym czytaliśmy w wierszach od 13 do 17. Er sagt in Vers 13. Apostoł pisze tutaj w wierszu 13. Wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer oder Nachahmer des Guten geworden seid? I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Was meint Petrus mit diesem Satz? Co Piotr miał na myśli w tym zdaniu? Um Petrus zu verstehen, kann man manchmal nicht einfach genug denken. Aby Piotra zrozumieć, to czasami niewystarczająco prosto myślimy. Ich möchte das vorstellen mit einem Sprichwort, das wir in der Schweiz haben. Chciałbym to zobrazować na podstawie przysłowia, które znamy w Szwajcarii. Ich sag das in Schweizerdeutsch. Ich weiß nicht, ob Peter das versteht. Powiem to w tym języku rdzennie szwajcarskim. Nie wiem, czy Piotr to zrozumie. Wer den Wald in der Ruhe schont zu sehen. Sorry, Hochdeutsch. Ja. Wie man in den Wald hineinruft, kommt es zurück. Jeżeli ktoś woła do lasu, to przyjdzie do niego coś z powrotem. Das Echo. Czyli echo. Wenn du Nachahmer des Guten bist. Jeżeli będziesz naśladowcą dobrego. Wenn du freundlich bist mit deinen Nachbarn. Jeżeli będziesz przyjaźnie nastawiony do swojego sąsiada. Mit deinen Arbeitskollegen. Do swojego kolegi w pracy. Mit deinen Schulkameraden. Do swojego kolegi w szkole. Hilfsbereit. Będziesz skłonny do pomocy, dann wirst du im Allgemeinen auch Freundlichkeit entgegenkommen. To z reguły będziesz również z jego strony odbierał wyrazy przyjaźni. Das ist die Bedeutung dieses Verses. Takie jest znaczenie tego wiersza. Aber dann sagt er, es gibt aber spezielle Situationen. Ale następnie tutaj Piotr mówi do nas, że zdarzają się specjalnego rodzaju sytuacje. Dass du leidest um der Gerechtigkeit willen. Że będziesz musiał cierpieć dla sprawiedliwości. Und dann bekommst du trotzdem Probleme. A wtedy będziesz miał pomimo tego problemy. Obwohl du immer freundlich bist. Pomimo tego, że będziesz przyjaznym. Immer hilfsbereit. Zawsze będziesz gotowy do pomocy. Ich denke an den jungen Bruder. I myślę tu o pewnym młodym bracie, der war in einer Firma angestellt, który był zatrudniony w pewnej firmie. Und da wurde schamlos gelogen von der Direktion. Von der Direktion. I ze strony dyrekcji tego zakładu no, okazało się, że bezwstydnie okłamali pracowników. Die Geschäftspartner wurden angelogen. Partnerzy w interesach zostali oszukani. Dann hat dieser junge Bruder die Prokura bekommen. Versteht man das? Ja. Die Unterschriftsberechtigung. Ja, ja. I ten młody brat dostąpił tego zaszczytu, że udzielono mu tego stanowiska prokurenta. Das sagt er dem Chef. I wtedy on powiedział swojemu szefowi. Aber eins müssen Sie wissen. O jednej rzeczy pan powinien wiedzieć. Eine Lüge unterschreibe ich nicht. Kłamstwa nie będę podpisywał. To znaczy, jako prokurent miał prawo do podpisywania dokumentów. Das hat beim Chef eine Bombe eingeschlagen. To wybuchło w uszach tego szefa jak bomba. Da kam die Reaktion. I natychmiast otrzymał odwzajemnioną reakcję szefa. Er sagte, dann können Sie nirgends mehr arbeiten. No to pan nie będzie mógł nigdzie pracować. Und ich hatte Sorge um diesen Mann. I rzeczywiście martwię się o tego brata, dass er die Stelle verlieren würde. Że on w tej firmie straci swoje stanowisko. Durch Gottes Gnade ist das nicht geschehen. Dzięki Bożej łasce do dzisiaj się to nie stało. Aber es kann geschehen. Ale może się zdarzyć. Und das ist das Leiden um der Gerechtigkeit. To jest właśnie to cierpienie z powodu sprawiedliwości.
Sage ein anderes Beispiel. Inny przykład teraz podam. Du kommst an einen Verkehrsunfall. Znajdziesz się uwikłany w wypadek samochodowy. Bist Zeuge des Geschehens. I stajesz się świadkiem tego zdarzenia. Ein Mann und eine Frau sitzen im Auto. Mężczyzna i niewiasta siedzą w aucie. Der Mann am Steuer, die Frau daneben. Mężczyzna za kierownicą, niewiasta obok niego. Dann kommt dieser Mann zu dir. I ten mężczyzna przychodzi do ciebie. Und sagt, wenn die Polizei jetzt kommt. Jak przyjedzie teraz policja, dann sagen Sie, meine Frau ist gefahren. To proszę powiedzieć, że samochodem kierowała moja żona. Das kann jedem von euch passieren. Coś takiego może się każdemu z was zdarzyć. Und dann müssen wir sagen, i wtedy my musimy powiedzieć, wir sind Christen, jestem chrześcijaninem, und wir können so eine Lüge nicht sagen. I my, ja nie mogę takiego kłamstwa powiedzieć. Und dann wird dieser freundliche Mann, i wtedy okaże się, że ten przyjaźnie wyglądający mężczyzna unfreundlich staje się nagle nieprzyjaznym. Und dann erfährst du, dass du leiden musst um der Gerechtigkeit willen. I wtedy się okazuje, że musisz cierpieć z powodu sprawiedliwości. Und jetzt sagt der Apostel Petrus, i teraz Piotr do nas tutaj mówi, ich weiß nicht, wie das bei euch übersetzt ist, fürchtet nicht ihre Furcht. Vers 14. Noch seid bestürzt. Fürchtet nicht ihre Bedrohungen. Ja, das ist, ich sage, wie das im Deutsch steht. Ja powiem teraz do was ten końcówkę 14. wiersza dokładnie tak, jak jest przetłumaczone w języku niemieckim. Ich glaube, auch, dass das die Bedeutung ist. Gdyż myślę, że to jest właściwsze tłumaczenie. Wir sollen nicht die Furcht der Ungläubigen haben. My nie powinniśmy posiadać, mieć tej bojaźni ludzi niewierzących. Strachu ludzi niewierzących. Ein Ungläubiger fürchtet, die Stelle zu verlieren. Wenn er nicht lügt, zum Beispiel. Niewierzący boi się, że straci stanowisko w pracy, jeżeli nie będzie kłamał. Er sagt hier, diese Furcht sollt ihr nicht haben. I Piotr do nas tutaj mówi, tego rodzaju bojaźni nie powinniście mieć. Sondern heiliget Christus den Herrn in euren Herzen. Ale tutaj do nas mówi, uświęcajcie Chrystusa Pana w sercach waszych. Unterwerft euch Christus. I poddajcie się Chrystusowi. Und dann sagt er noch, wir sollen auch bereit sein, uns zu verantworten. I dalej do nas mówi, mamy być zawsze gotowi do tego, aby zdać sprawę z samego siebie. Warum wir nicht verkehrte Dinge tun. I potrafić powiedzieć, dlaczego my nie czynimy złych, błędnych, oszukańczych rzeczy. Und er sagt, von der Hoffnung, die in euch ist. I tu dalej do nas mówi o tej nadziei, która jest w nas. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Nie jest to takie łatwe, żeby zrozumieć. Da meint er nicht, wir sollen von der Entrückung sprechen. On tutaj nie mówi do nas, że powinniśmy mówić o pochwyceniu i zabraniu wierzących. Nein, das Wissen der von uns Glaubenden ist. Das Wissen, wir Gläubige. On mówi tutaj o tej wiedzy nas, jaką my mamy wierzący. Dass eine Zeit kommen wird in der Zukunft. Że przyjdzie kiedyś w przyszłości taki czas, wo unser Herr global herrschen wird. Że nasz Pan będzie globalnie, całkowicie panował. Über Himmel und Erde. Będzie panował nad niebem i ziemią. Und wir glauben, den nehmen das vorweg. I my myślimy, że my możemy to przybliżyć. Indem wir den Herrn anerkennen über unser Leben. Przez to, że my będziemy naszego Pana w naszym życiu uznawać za Pana. Und das genau mein Petrus. Dokładnie to ma Piotr na myśli. Wir sollen den Ungläubigen sagen, my powinniśmy ludziom niewierzącym powiedzieć, wenn sie uns fragen, naturalnie wtedy, gdy będą nas pytać, warum wir nichts Böses tun, dlaczego my właśnie nie czynimy nic złego, weil Christus unser Herr ist. Bo Chrystus jest naszym Panem. Aber mit Sanftmut und Furcht. Ale mamy to powiedzieć z łagodnością i bojaźnią. Ich sage jetzt das Gegenteil. Und Sanftmut und Furcht.
was das Gegenteil ist. Chciałbym teraz powiedzieć, co jest przeciwnością tego łagodności i bojaźni. Damit wir verstehen, was Petrus meint. Po to, abyśmy zrozumieli, co Piotr ma na myśli. Er meint, wir sollen nicht dreist sein. Tak. Frech. On ma na myśli, że my nie powinniśmy być zuchwali albo nawet bezczelni w postępowaniu i mówieniu. Sondern sanftmütig und anständig. Ale powinniśmy być łagodnymi i przystojnie postępującymi i mówiącymi. Es gibt auch für junge Eltern manchmal das Problem. Tak, czasami jest to dla młodych rodziców problemem, dass die Kinder in der Schule zu etwas geführt werden, że dzieci w szkole będą do czegoś nakłaniane, wo die Eltern ein Gespräch mit dem Lehrer haben müssen. Z powodu czego rodzice będą musieli udać się do szkoły, aby z nauczycielem porozmawiać. Kann mich an eine Sache erinnern bei unseren Kindern? Mogę sobie na przykład przypomnieć jedną taką sprawę w przypadku moich dzieci. Da kam die Zeit des Faschings. Fasnacht. Kennt ihr das? Karnawal. I nastał wtedy w tym okresie akurat czas karnawału. Da wurde, haben wir drei Kinder in der Schule gehabt. W tym czasie akurat mieliśmy trójkę dzieci w szkole. Und in allen drei Klassen wurde eine Veranstaltung gemacht in dieser Sache. I we wszystkich trzech klasach, do których moja trójka moich dzieci chodzili, były zorganizowane odpowiednie do tego przedstawienia. Meine Frau ging zu den Lehrern. I moja żona poszła do nauczycieli. Und sie ging zuerst zu dieser Lehrerin, wo sie am meisten sich Erfolg versprach. I najpierw poszła do tej nauczycielki, w stosunku do której spodziewała się, że ta rozmowa przyniesie efekty, będzie pozytywna. Und dann bat sie die Lehrerin, bittete sie die Lehrerin. I wtedy ta nauczycielka prosiła małżonkę, könnte unser Kind zu ha. Sie befahl nicht, sondern sie bittet. Aber wer hat es gebeten? Meine Frau hat nicht befohlen der Lehrerin, sondern eine Bitte ausgesprochen. I moja żona prosiła nauczycielkę, kann unsere Kind nicht zu Hause bleiben an diesem Tag? Pytając się, czy nasze dziecko nie mogłoby w tym dniu pozostać w domu, hat sie erlaubt. Nauczycielka zezwoliła. Dann ging sie zur nächsten. I poszła do następnej nauczycielki. Und sagte, ich war jetzt gerade bei ihrer Kollegin. I powiedziała, akurat byłam u pani koleżanki. Und die hat erlaubt, das Kind zu Hause zu halten. Która zezwoliła, aby moje dziecko pozostało w tym dniu w domu. Ja też panią proszę w tej samej sprawie o to. I wtedy poszła też i do tej trzeciej, jak jej się wydawało, najtrudniejszej nauczycielki. Jest to naprawdę bardzo ważne, w jaki sposób będziemy się zwracali do nauczycieli naszych dzieci. Abyśmy zawsze pozostali przyzwoitymi w tej rozmowie. I w przypadku właśnie tego doświadczenia, jakie poczyniliśmy, pomyślałem sobie, że mamy być szczerymi jak gołębice, und listig wie die Schlangen. Ale również też i być chytrymi jak węże. Der Herr kann uns helfen. Pan może nam w tych sprawach pomóc. Aber bitte tu das mit Gebet. Gebet? Mit Gebet. Ale proszę was, czyńcie to zawsze z modlitwą. Wir geben Rechenschaft. My musimy zdać sprawę z tego, co czynimy. Wenn wir gefragt werden. Musimy zdać sprawę z tego, co, jak postępujemy, jeżeli ktoś nas o to zapyta. Aber mit Sanftmut und Furcht. Ale mamy to zawsze czynić z łagodnością i z bojaźnią. Ich möchte noch einen Schlusssatz sagen, dann setze ich mich dann.
Jeszcze chciałbym jedno zdanie do tego dopowiedzieć. Es ist besser für gutes tun zu leiden als für böses tun. Jest lepiej, jeżeli będziemy cierpieli za czynienie dobra, niż jeżeli będziemy cierpieli za czynienie zła. Da meint Petrus, wir sollten nicht für böses tun leiden. Piotr ma tutaj na myśli, abyśmy nie cierpieli za czynienie zła. Aber wenn wir für gutes tun leiden, ale jeżeli będziemy cierpieli z powodu czynienia dobra, dann wird der Herr uns segnen. Wtedy Pan będzie nas błogosławił. Wir sehen also Praxis. A więc widzimy tutaj praktyczne życie. Entfaltet sich als Bürger eines Landes. Zaczyna się to wszystko od stanowiska jako obywatel jakiegoś kraju. Am Arbeitsplatz. Mówiliśmy o naszym miejscu pracy. In der Ehe. Mówiliśmy o naszym stanowisku w małżeństwie. Im Kreis der Gläubigen. Mówiliśmy o naszym postępowaniu w kręgu wierzących. Und auch inmitten der Ungläubigen. I mówiliśmy o postępowaniu wśród niewierzących. Damit in allem der Name unseres Herrn geehrt wird. Aby we wszystkim imię naszego Pana było uczczone.